Cześć, tu Wiktoria i znowu zawitałam do województwa śląskiego, tym razem w okolice Cieszyna, do pana Wiktora. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czym zajmuje się pana gospodarstwo? Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną. Mamy około 250 hektarów pola. Produkujemy kukurydzę, rzepak, zboża, no i w tym roku pierwszy raz słonecznik. A oprócz tego prowadzimy firmę, handlujemy nawozami, nasionami, paszami, wszystko, co potrzeba do gospodarstwa. Aha, czyli to, co tutaj widzimy. A dlaczego akurat nawozy i sklep, a nie na przykład skup, transport, coś takiego? No tak jakoś wyszło. Nie próbowaliśmy pierwsze skupu, bo trzeba było mieć do tego odpowiednią infrastrukturę. Nie mieliśmy gospodarstwo, powiedzmy, dysponowaliśmy jakimś dużym placem, więc wybór padł na tego typu asortyment. I rozwija się. Nie narzekacie państwo na to, żeby... Raz gorzej, raz lepiej, ale jakoś idzie. Dobrze. Może przejdźmy trochę dalej. Zobaczymy, co tam jest. Jestem bardzo ciekawa. No ale widzę, ciągnik aparatowy jest mniejszy niż ten, co stoi obok, więc do czego go wykorzystujecie? Ten ciągnik akurat to jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przy opryskiwaczu. Mhm. Pracuje z opryskiwaczem 724 John Deere'a. Kiedyś stosowałem go jeszcze do rozsiewacza, ale teraz mam większy rozsiewacz, więc wymaga to większego ciągnika. Także można powiedzieć, już nie jest wykorzystywany zbyt mocno, ale znowu przydaje się w jakichś tam drobniejszych pracach transportowych, standardowo. Bo teraz jest zima, no to za dużo roboty nie ma. Aj, ośnieżony jest klimatycznie. Może przyjdziemy do tych innych maszyn. Tu mamy siewnik Waderstata Tempo, który właśnie w nim wykorzystujemy taką możliwość zmiennego wysiewu nasion. Robimy to z taką firmą Climate Field View. Daje to możliwość płynnej zmiany ilości wysiewu w trakcie jazdy. No, zobaczymy. W zeszłym roku spróbowaliśmy, ale nie było to jeszcze tak miarodajne. Jeszcze nowa maszyna, jeszcze się nikt nie wprawił. Ale też ten rok był taki specyficzny. Tak, no. U nas tu na ciężkich ziemiach kukurydze różnie to bywało z nimi. Jedne były lepsze, jedne gorsze, no i to tak nie do końca jeszcze mamy to sprawdzone. No ale co do zasady może to być ciekawe. Tutaj jesteś bardzo ciekawego, bo widzę dużo nowoczesnych maszyn, a to taka niespodzianka. Nie chcieliście go sprzedać, zostawiliście sobie? Nie, to właśnie tu do takich prac też transportowych w gospodarstwie. Super, czyli jest wykorzystywany? No, cały czas. Wow. 175R. To się tak ledwo mieści. Docelowo on właśnie ma pracować z tym siewnikiem. No ale też może pracować z tymi dwoma maszynami, z rozsiewaczem nawozów i z siewnikiem Amazona, to jest Centaia. No, to są maszyny, które są dość ciężkie, no i dlatego wymagają takiego troszkę też cięższego sprzętu, no, ale nie są to jakieś tam znowu... Daję sobie radę z nimi, tak. Ten akurat rozsiewacz, to jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Ma możliwość zabrania około 4 ton nawozu, bo to jest ZATS 4200. Także przy naszym takim rozdrobnionym areale, gdzie jest dużo kawałków pól, no jednak można trochę czasu zaoszczędzić na tym, że no, weźmie się 4 tony i troszeczkę więcej można zrobić. Nie? Chciałam zapytać o te pola, bo tutaj już macie Beskidy koło siebie. Jak to wygląda, uprawa takich pól? U nas też są górki, ale one są małe, a tutaj już się zaczynają większe. Jak jechałam, to miałam czasami... No, bałam się, że gdzieś padnę. Pola są takie bardzo zróżnicowane, bo mamy i o powierzchni hektara, i czterech, i 20, także są różne wielkości.
No, drugim takim problemem też jest właśnie zróżnicowanie gleb. Tu właśnie w naszej miejscowości jest tak, że na dole jest ziemia trzeciej klasy, taka no u nas nazywa się szarówka. Natomiast u góry są ciężkie rędziny, czyli czwarta klasa. No i jest to i ciężkie w uprawie, bo na dole już jest fajnie obesnięte, można wjechać, a u góry jest cały czas mokro. No i dlatego no, są to takie później wyzwania, jeśli chodzi o uprawę tego. Widoki są ładne, ale faktycznie z uprawą może być problem. No dokładnie. Też inna sprawa, że te ciężkie ziemie też jednak jak jest mokro, to jednak słabiej plonują. Ale znowu, gdy przyjdą takie suche lata, to one trzymią wilgoć i no, można coś z nich wyciągnąć. Z nich wyciągnąć, no, dokładnie. Tu mamy ciągnik 6215R. Będzie pani miała możliwość sprawdzić w trakcie pracy. Okej, okay, czyli idziemy dalej. I widzę tutaj kolejną R-kę, ja mam tylko jedną, a wy tu macie ich sporo. Ile dokładnie? R-ek samych... Trzy dokładnie, ta jest najstarsza. Nim się nie przejadę, więc może pan trochę więcej powie, bo jak jest najstarszy, się najdłużej go macie. Jeśli chodzi o R-kę, to jest o najstarszy. R-kę, tak, tak, tak. No chodzi właśnie... No co, no to taki ciągnik, który używamy do wszystkiego i do transportu, i pracuje z czteroskibowym pługiem. Lemkena, jak trzeba, to z jakimś agregatem uprawowym. Jak trzeba, to się zapnie rozsiewacz do niego, no taki do wszystkiego. Czyli jakby dzięki tej R-ce kupiliście dwie następne? No, prawie. Może akurat nie tak, no ale... Ale jest, co, coś musiało w niej być, że nie wybraliście innego ciągnika? W sumie jest to fajny ciągnik, bo jest taki krótki, lekki, zwinny i można go i do transportu, i do pracy, do kukurydzy, tak, używać, także no jest wszechstronnie wykorzystywany. Okej, okay, pójdziemy dalej, bo tam widzę nie dość, że moje ulubione góry, to i kombajn, i ciągnik, i jeszcze jeden ciągnik. No tam akurat z przyczepą to stoi najstarszy. O, jaki? To pierwszy był John Deere w 2006 roku kupiony, 6820. Fajna seria, bez elektroniki, też bez komputerów, mamy. Także. No i też... O, uwaga. No i też widzę starszy ciągnik. Też wykorzystujecie go jeszcze, czy po prostu tak? No to już jest tak właściwie tylko i wyłącznie do... najczęściej wózek do header wozi, albo ewentualnie tam jakąś przyczepę, ale coś wozi takiego. No ale... Ale jeździ. Szkoda sprzedać, no co tam, parę groszy byśmy za to dostali, też, a tak to zawsze się przyda. Pewnie. No i jest ten kombajn młodszy, tak? Nowszy. Tak, tak, to jest kombajn z tego roku. O! Serii T. Powiem tak, że bardzo, bardzo jestem zadowolony, jeśli chodzi o wydajność, ogólnie wygodę pracy. Czyli no, wygoda pracy, czyli jakie nowoczesne rozwiązania się w nim znajdują? Mamy możliwość mapowania, w nim mamy czujnik wilgotności i czujnik wielkości plonu. Poza tym jest to spięte razem właśnie z tym Field View, co pozwala nam w każdym momencie obserwować, jaka jest wydajność na polu, gdzie są miejsca lepsze, gdzie gorsze. To właśnie przy tych mozaikach jest przydatne. To jest przydatne. No, docelowo chcemy to spiąć właśnie razem z możliwością zróżnicowania nawożenia, nie? Więc tam te miejsca, gdzie można, to damy troszkę więcej nawozu, a gdzie nie ma sensu, no to mniej. To tak. Mniej.
jeśli jesteśmy przy starszym ciągniku, to ja się może zapytam o historię gospodarstwa. Czy to jest rodzinne, czy może pan zakupił je? Gospodarstwo rodzinne. Można powiedzieć, że od zawsze w tej miejscowości. Przed nami, przede mną i przed żoną prowadził je teściu, który jeszcze aktywnie uczestniczy, oczywiście. Super. A jakaś produkcja zwierzęca była wcześniej? Tak, kiedyś była trzoda chlewna. No, ile lat temu zrezygnowaliście? No, momencik, kiedy to było? No, z 15 lat temu zakończyliśmy. Ze świniami, może ze 20, no nie wiem już dokładnie. A bydła państwo nie chcieli hodować? To znaczy, nie, że nie chcieli. No tu u nas, nasz teren jest właśnie taki, gdzie jest bardzo dużo bydła, i mlecznego, i opasowego. Dobra, czyli historię już znam, o to, co chciałam się zapytałam, czyli o zwierzęta, to może trochę o tym field view. A to idziemy do syna. Idziemy do syna? No to idziemy do syna. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie odcinka. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, zostawiania lajka. No i przypominam o kodzie rabatowym, który daje Wam minus 15%. Więc do zobaczenia, cześć! No i jesteśmy już teraz z synem pana Wiktora. Cześć, jestem Paweł. Chciałbym Państwu pokazać Climate Field View. Jadymy? Jadymy! Tobie się nie zdarzyło jeszcze nic takiego, żeby niebezpiecznego? Czy miałeś już sytuację, gdzie było niebezpiecznie? No, było kilka takich sytuacji.